Cześć, dzisiaj 100 ciekawostek o Lego. W 2012 roku grupę Lego wpisano do księgi rekordów Guinnessa jako największego producenta opon na świecie. Projekt klocków Lego nie zmienił się od ponad 50 lat. Wszystkie wyprodukowane od 1958 roku klocki, aż do teraz, pasują do siebie. W 2017 roku po świecie chodziło aż 5 miliardów minifigurek Lego. W sezonie świątecznym w czasie każdej sekundy sprzedawanych jest 28 zestawów Lego. 6 klocków 2x4 można ze sobą połączyć na ponad 915 milionów sposobów. W takim razie kombinacji z klocków Lego jest praktycznie nieskończenie wiele. Najwyższa wieża z Lego miała 35 metrów wysokości. Dokładność z jaką wykonane są klocki wynosi 5 mm. Oznacza to, że jedynie 18 na 100 000 klocków nie spełnia standardów jakości. W latach 80. firma Lego prezentowała wszystkim pracownikom z ponad 25-letnim stażem pracy złote 14-karatowe klocki. Rocznie produkowane jest około 19 miliardów elementów Lego. Przez pierwsze 15 lat firma Lego produkowała tylko drewniane zabawki. Największy model Lego na świecie to X-Wing Starfighter. Posiada ponad 5 milionów elementów. Istnieje tajny skarbiec, w którym są wszystkie zestawy Lego, które kiedykolwiek powstały. W 2003 roku Lego przeżyło największy kryzys w swojej historii. Firma zgromadziła wtedy długi o wysokości 670 milionów euro. Firma Lego ma już 83 lata. Na każdą osobę na świecie przypada około 86 klocków Lego. Nazwa Lego pochodzi od duńskiego zwrotu leg God, który oznacza baw się dobrze. Jeden klocek Lego może wytrzymać siłę do 4240 N. Lego jest jedną z niewielu zabawek, które nie są produkowane w Chinach. Istnieje ponad 3,5 tysiąca różnych typów elementów. W 1999 roku Lego wydało po raz pierwszy licencję na zestaw. Był to zestaw z serii Gwiezdne wojny. Motto Lego brzmi: tylko najlepszy jest wystarczająco dobry. Boba Fett z zestawu Lego Star Wars Cloud City to jedna z najrzadszych i najbardziej kolekcjonerskich figurek Lego na świecie. W 2003 roku minifigurki NBA Basketball były pierwszymi bazującymi na prawdziwych ludziach. Klocki Lego produkowane są w ponad 60 różnych kolorach. Tak wygląda kobieta ubrana w strój Lego. Klocki Lego Duplo, mimo tego, że są 8 razy większe niż zwykłe klocki, to mogą doskonale łączyć się z tymi zwykłymi. Większość klocków jest wykonana z plastiku ABS, co oznacza, że nigdy się nie rozłożą. Około 86% minifigurek LEGO to mężczyźni. W fabryce LEGO powstaje około 2 miliony elementów na godzinę. Historycznie każda minifigurka miała dokładnie 4 klackie wysokości, nie licząc kapelusza. W 2002 roku zostało to zmienione poprzez wprowadzenie małej minifigurki Mistrza Jody. Najdroższą minifigurką LEGO jest złoty C-3PO z Gwiezdnych Wojen, który ma wartość co najmniej 200 dolarów, czyli około 800 złotych. W skali światowej dzieci spędzają ponad 5 miliardów godzin rocznie, bawiąc się Lego. Prawie żadne głowy Lego nie posiadają nosa. Głównie posiadają je minifigurki Lego Friends. Tak prezentowałaby się minifigurka w realnej wersji. Figurka Jar Jar Binks była pierwszą minifigurką mającą specjalnie uformowaną główkę. Lego nigdy nie wyprodukowało ani nie wyprodukuje zestawu, który bezpośrednio odwoływałby się do wojny. A co dlatego, że założyciel firmy nie chciał, aby dzieci mogły bawić się w coś, co jest złe. Kolumna, która zostałaby zbudowana z 40 miliardów klocków, dotarłaby do księżyca. Co sekundę na całym świecie sprzedawanych jest 7 zestawów. Słowo Lego nie jest rzeczownikiem, a przymiotnikiem. Liczba mnoga Lego to Lego. W niezwykle rzadkim przypadku, gdyby w Twoim zestawie brakowało jakiegoś elementu, Lego w pełni za darmo wyśle ci ten właśnie element, którego brakuje. Złomień figurka w zestawie Lego Alpha Team nazywa się Ogel. Jego imię to wyraz Lego od tyłu. Figurka ta reprezentować miała odwrotność tego, co pokazuje firma Lego, czyli nienawiść do zabawy. Możesz zaproponować innowacyjny pomysł na zestaw na stronie Lego Ideas, a być może trafi on do produkcji. Ogromny, pełnowymiarowy dom z LEGO składa się z ponad 3 milionów 300 tysięcy klocków. Pierwsza minifigurka LEGO powstała w 1978 roku. Dorośli fani LEGO nazywani są Afolami, bowiem Afol jest akronimem dla słów dorosły fan LEGO. Największym sprzedanym zestawem LEGO jest LEGO Time Hall, który posiada prawie 6 tysięcy części. Pierwsza minifigurka LEGO była policjantem. We wrześniu 2014 roku Lego przejęło firmę Hasbro, aby stać się drugim największym twórcą zabawek na świecie. Queerels z zestawu Lego Harry Potter była pierwszą figurką, która miała dwustronną głowę. Przed założeniem firmy Lego jej twórca prowadził warsztat stolarski. Dorośli fani Lego mogą odwiedzić internetowy serwis randkowy mnóstwo rybek, aby znaleźć innych użytkowników zainteresowanych klockami Lego. Artysta Anotnio Toscano odtworzył zwiastun filmu 50 twarzy Greya w formacie LEGO. Tutaj możecie zobaczyć jego kawałek, a w opisie znajduje się link do całości. LEGO to świetna zabawka dla dzieci z autyzmem. Na wewnętrznej ścianie wszystkich klocków LEGO jest malutka trzycyfrowa liczba. Liczba wskazuje, która forma została użyta i gdzie w linii produkcyjnej znajdował się klocek. Na stronie LEGO Building Instructions znajdują się instrukcje do wszystkich zestawów LEGO. W 2000 roku LEGO uzyskało tytuł Toy of the Century, pobijając przy tym zwykłego pluszowego misia oraz Barbie. W maju 2011 roku Prom Kosmiczny przywiózł 13 zestawów LEGO na Międzynarodową Stację Kosmiczną, gdzie astronauci mogli zbudować modele. W seriach stworzonych przez producentów LEGO, czyli np. City czy też Creator, nie znajdziecie blondynek. To nie dlatego, że twórcy darzą ich nienawiścią, a dlatego, że blond włosy nie wyglądają za dobrze w połączeniu z żółtą główką. Jednak pojawiają się blond włosy w licencjonowanych liniach, takich jak Gwiezdne Wojny czy Harry Potter. Numerem jeden na rynku LEGO są Niemcy. Gdyby LEGO było krajem, to byłoby państwem z największą populacją na świecie, a wynosiłaby ona 4 miliardy. Dziury na górze główek LEGO są tworzone po to, aby zagrożenie udłowieniem się zmalało do minimum. Minifigurki LEGO są żółte, gdyż twórcy uważają, że kolor ten jest najbardziej unikatowy dla wszystkich kolorów skóry. Na wszystkich drewnianych zabawkach firmy Lego znajdowała się naklejka ze wczesnym logo Lego. Nazwy niektórych elementów pochodzą od imion osób, które je zaprojektowały. Pierwsze koła zębaty Lego pojawiły się w 1965 roku, nie są jednak kompatybilne z Lego technik. W USA Lego Duplo do roku 1979 było znane pod nazwą Preschool. Ze wszystkich policjantów, którzy pojawili się w zestawach, tylko jeden został oficjalnie nazwany: Chase McCain. Parówki Lego istnieją już od 1998 roku, ale bułki do hotdogów zostały wprowadzone dopiero w 2016. Na długo przed powstaniem ninjago zestawy Lego Castle zawierały pierwszego prawdziwego ninja. Kapitan Rudobrody i jego załoga byli pierwszymi minifigurkami, które oprócz standardowego uśmiechu i oczu zawierały dodatkowe elementy na twarzy. Istnieje ponad 150 masek Kanohi noszonych przez prawie wszystkie istoty z uniwersum Bionic. Seria LEGO Friends zadebiutowała na małym ekranie dzięki serwisowi Netflix. Przeźroczyste elementy symbolizujące strumień wody mają ten sam kształt co pomarańczowe płomienie. Wraz z prowadzeniem serii LEGO Friends powstało 6 nowych kolorów klocków. Przed serią LEGO Minecraft tworzone były zestawy LEGO Minecraft Micro World. 55 cm to maksymalna długość ramienia dźwigu z zestawu LEGO City. Największy samolot pasażerski z LEGO ma 69 cm rozpiętości skrzydeł. Pierwszy kosmiczny zestaw LEGO to składająca się ze 115 elementów rakieta z 1964 roku. W 2003 roku NASA zamontowała w swoich łazikach czerwone, niebieskie i żółte klocki LEGO, zostały wysłane na Marsa. Klocki wysłane na Marsa wyglądały jak oryginalne LEGO, jednak były wykonane z metalu. Klocki, z których zbudowany był największy pojazd LEGO, X-Wing Starfighter, ważyły 20 tysięcy kilogramów. Statek z poprzedniego punktu budowano aż 17 tysięcy godzin. Klasyczne logo LEGO Space jest używane w tej samej formie od 40 lat. Jabłko to przekąska, która najczęściej pojawia się w zestawach LEGO. Największe pudło Lego, które było specjalnym wydaniem z wszystkimi zestawami Lego Chima, zawierało aż 25 zestawów. Specjalnie na potrzeby Lego Ninjago stworzono nowe modele dla ogonów wężów. Od tamtego czasu zostały one wykorzystane w takich produkcjach jak Nexonites czy Lego Minifigures. Pierwsze peleryny Lego były zrobione z plastiku. Tak wygląda najbardziej skąpo ubrana minifigurka Lego. Najwyższą minifigurką LEGO jest generał Kozu z zestawu 7504. Dobrze znany LEGO klub z wyzwaniami oraz darmowymi magazynami został teraz przekształcony w LEGO LIFE. Niestety. Liczba elementów we wcześniej wspomnianym pudełku z 25 zestawami to lekko ponad 10 tysięcy. Siedziba główna grupy LEGO znajduje się tam, gdzie powstała firma w Bilund w Danii. Legohouse jest odwiedzany przez 250 tysięcy osób rocznie. Legoland w Billund od czasu jego otwarcia odwiedziło 55 milionów ludzi. Na całym świecie istnieje 8 parków Legoland. Peleryna Lorda Biznesa to tak naprawdę krawat biznesmena naturalnej wielkości. Specjalnie na potrzeby filmu The Batman Movie powstał nowy pas gadżetowy. Studio animacji, która stworzyła The Lego Ninjago Movie, budowała ogromne Ninjago City przez cały rok. Milion sto tysięcy widzów z USA obejrzało w telewizji finałowy odcinek pierwszego sezonu Nexonites.